Według klasycznej teorii Areniusa kwasem jest taka substancja, która w roztworze wodnym oddysocjowuje jon H+, czyli proton. Kwasem według Areniusa jest na przykład fluorowodór rozpuszczony w wodzie. Dlatego, że fluorowodór w roztworze wodnym dysocjuje na kationy wodorowe i aniony fluorkowe. Widzimy, że fluorowodór oddysocjował proton, jest więc według Areniusa kwas. Z kolei w ujęciu areniusowskim zasadą jest taka substancja, która oddysocjowuje jon OH-, jon wodorotlenkowy. Zasadą według Areniusa jest na przykład wodorotlenek sodu, który w wodzie dysocjuje z utworzeniem kationów sodowych i anionów wodorotlenkowych. Widzimy, wodorotlenek sodu oddysocjował jon OH-, jest więc zasadą. Inaczej sprawy się mają, jeśli do opisu takich reakcji użyjemy bardziej aktualnej i używanej w tych czasach teorii Brønnøysteda-Lauriego. Brønnøysted stwierdził, że kwasem jest każde indywiduum chemiczne, które jest dawcą, jest donorem protonu. Natomiast zasadą jest takie indywiduum, które jest akceptorem, biorcą protonu. Czyli zasada po prostu przyjmuje ten proton. Wiemy, że roztwory wodne kwasów mają odczyn kwaśny. No, nic nowego. Na przykład kwas chlorowodorowy. Chlorowodór w nim zawarty dysocjuje na kationy wodorowe i aniony chlorkowe. To wiemy. Co się dzieje z tym kationem wodorowym? Otóż on reaguje z cząsteczką wody, zawartą przecież w wodnym roztworze chlorowodoru. I tworzy się jon hydroniowy, H3O+. Woda w tym przypadku zachowała się jak zasada, bo przyjęła proton, stając się jonem H3O+. Widzimy w takim razie, że w roztworach kwasów właściwie nie ma jonów H+, są jony H3O+. Ok. Weźmy teraz hydrolizę fluorku potasu. Fluorek potasu w wodzie oczywiście dysocjuje. Powstają kationy potasowe i aniony fluorkowe. Anion fluorkowy pochodzi od słabego kwasu fluorowodorowego, w związku z czym będzie ulegał reakcji z cząsteczką wody, czyli hydrolizie. F- plus H2O. Reakcja hydrolizy jest reakcją odwracalną, dlatego piszemy dwie strzałki. Powstaje słaby kwas fluorowodorowy i jon OH-. No widzimy teraz, że roztwór wodny fluorku potasu ma odczyn zasadowy, dlatego że w wyniku hydrolizy powstają jony OH-. Ale nie o tym chciałem mówić. Woda oddała proton i stała się jonem OH-. Woda w tym przypadku jest więc kwasem. Z każdym kwasem sprzężona jest zasada. Z wodą sprzężony jest jon OH-. Z kwasem sprzężona jest zasada, w związku z czym zasadą jest ten właśnie jon. Dalej. Zawsze z mocnym kwasem sprzężona jest słaba zasada, a z mocną zasadą słaby kwas. Jon OH- jest mocną zasadą i sprzężony jest z nią słaby kwas, jakim jest woda. No to, że woda jest kwasem, może się niektórym wydawać dziwne, no ale tak jest według teorii Brønnøysteda. Z kolei jon fluorkowy, anion fluorkowy, przyjął proton, stając się fluorowodorem, w związku z czym jon fluorkowy jest zasadą, a sprzężony jest z fluorowodorem, który jest kwasem. Kwas fluorowodorowy jest słabym kwasem, a słaby kwas, jak już wcześniej powiedziałem, sprzężony jest z mocną zasadą. Anion fluorkowy jest mocną zasadą.
Widzieliśmy więc, że w niektórych przypadkach woda zachowuje się jako kwas, czyli tutaj, a w niektórych może zachowywać się jak zasada, na przykład przy tej reakcji wody z kationem wodorowym, w wyniku czego powstaje jon H3O+. Z tego wynika wniosek, woda jest amfoterem. W niektórych przypadkach zachowuje się jako kwas, a w niektórych jako zasada. Woda ulega reakcji autodysocjacji. W roztworze wodnym występują jony H3O+, jony OH-. W czystej wodzie są one oczywiście w równowadze, dlatego mamy odczyn obojętny. Jest tyle samo jonów H3, właściwie w równowadze to złe określenie. Jest ich tyle samo. No i widzimy, że ta cząsteczka wody, powiedzmy, przyjęła proton i stała się jonem H3O+. Więc to jest zasada, a to jest kwas. Z kolei ta cząsteczka wody oddała proton, stając się jonem OH-. W związku z tym tutaj ta cząsteczka wody jest kwasem, a z nim sprzężona jest ta zasada w postaci jonu OH-. Nie tylko woda autodysocjuje, reakcji autodysocjacji ulega również ciekły amoniak. W wyniku dysocjacji ciekłego amoniaku, autodysocjacji ciekłego amoniaku, powstają następujące jony. Amonowy i jon NH2 minus jon amidkowy. No i tak samo widzimy. Ta cząsteczka amoniaku przyjęła proton, stając się jonem NH4+, jest więc zasadą, a tutaj mamy z nią sprzężony kwas. Z kolei ta cząsteczka amoniaku oddała proton, stając się jonem NH2-, jest więc kwasem sprzężonym z zasadą jonem NH2-. Dziękuję za obejrzenie, zapraszam do komentowania, subskrybowania i lajkowania.